Panie ministrze, jest wiele dobrych przykładów, o których możemy opowiedzieć. Myślę o działalności Ministerstwa Edukacji związanej z edukacją prozdrowotną. Czy możemy o tych programach kilka słów powiedzieć? Oczywiście, to nie są programy, które mają charakter akcyjny. To jest praca ciągła. Dam przykład chociażby prawie 2000 szkół promujących zdrowie. My już od wielu lat dajemy takie tabliczki, certyfikaty dla szkół promujących zdrowie, które muszą spełnić określone kryteria. Że wreszcie, tak jak już mówiłem, w podstawach programowych to jest ta esencja, którą musi każda szkoła realizować. Program Bezpieczna Szkoła. Tam uczymy i zdrowego odżywiania, i ratownictwa, i udzielania pierwszej pomocy. To, co dzisiaj zostało tutaj powiedziane, dosyć dobrze nam się od pewnego czasu układa współpraca z Ministerstwem Sportu i przypomnę, pan minister sportu nie był uprzejmy powiedzieć, że rok ubiegły był rokiem szkoły w ruchu. To przeszło nasze wszelkie oczekiwania. Ponad 4000 szkół nie tylko weszło na stronę internetową, ale oni żywo dyskutowali o tym, jak ograniczyć zwolnienia z WF-u, jak się dzielić fajnymi, pomysłowymi scenariuszami lekcji, bo dzisiaj nie wszyscy wiedzą, że z tych 4 godzin WF-u właściwie te 2 to mogą być przeznaczone na jakąkolwiek rekreację. Może być to taniec, bieg przełajowy, pływanie czy chociażby turystyka. Tylko trzeba troszeczkę pomysłów. No i oczywiście mamy wielu sojuszników, wiele stowarzyszeń, które promują zdrowe odżywianie. Bardzo pomocna będzie dla nas właśnie ta ustawa, która ogranicza żywność, no nie powiem, że niedobrą, bo każdy ktoś powiedział, że żywność, która jest dopuszczona na polski rynek jest dobra, ale żywność, która niekoniecznie sprzyja prozdrowotnym działaniom wśród dzieci. Oczywiście nie mamy zamiaru ograniczać wpływu rodziców, bo ktoś pytał mnie, czy będziemy kontrolować plecaki, czy dziecko przynosi czekoladę. Oczywiście, jeśli mu rodzic da, to jest jego problem, ale w szkole nie podajemy, dajemy alternatywę. Pokazujemy, że można zamiast chipsów ziemniaczanych mieć chipsy owocowe, ale o tym już będzie właśnie martwił się Instytut Żywności i Żywienia. Panie ministrze, jest dużo tych kampanii, one są bardzo spójne i dobrze prowadzone i na szeroką skalę, ale kiedy będziemy zbierać plony tego działania? Bo jednak statystyki nadal pokazują, że jeśli chodzi i o aktywność fizyczną i o otyłość u dzieciaków, sytuacja nie wygląda dobrze. Jaka to jest perspektywa czasu? Może to jest kwestia też i badań pewnych, bo dzisiaj słyszeliśmy bardzo optymistyczną informację z ust pana profesora, że 8 milionów Polaków w ciągu ostatnich 5 lat rzuciło palenie. To nie jest taka kwestia przypadkowa. To jest kwestia właśnie tych działań profilaktycznych, prozdrowotnych, kampanii w mediach. To jest właśnie ten efekt, czy jeśli chodzi o kwestię dotyczącą otyłości. To jest problem bardziej złożony. To jest nie tylko kwestia ruchu, ale kwestia tego, że dzisiaj mamy i młodzież ma inne priorytety. Zamiast biegać, grać w piłkę, siedzi przy komputerze. I to jest właśnie jak zachęcić, bo jest jedno i drugie potrzebne, oczywiście, ale jak zachęcić, żeby była pewna równowaga i odżywianie. Odżywianie, bo na szczęście dzisiaj dzieci mają dostęp do stołówek szkolnych. Chodzi o to, żeby ono w tej stołówce szkolnej miało posiłek, który będzie dla niego pełnowartościowy. Owoce w szkole. One mają wieloraki wymiar, ten projekt Owoce w Szkole, bo one zachęcają w ogóle do spożywania owoców i mleka. To jest bardzo istotne. I często dziecko wracając do domu mówi: mamo, dlaczego ty mi nie dajesz sałatki owocowej? Uczy rodziców i to jest prawda. Ja też uczę się sam, bo do tej pory w Ministerstwie Edukacji zawsze mieliśmy ciasteczka, natomiast od pewnego czasu zaproponowaliśmy marchewkę i warzywę. Proszę mi wierzyć, że wszyscy z moich rozmówców, którzy przychodzą, to marchewkę wyjadają, nie ciastka. To też jest jakiś pewien ruch. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję uprzejmie.